Dzień dobry, Dorota Szewczyk, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Szanowni Państwo, projekt Edukacja Globalna, Liderzy Edukacji na Rzecz Rozwoju realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawy. Projekt modułowy współfinansowany jest w ramach programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt Edukacja Globalna, Liderzy Edukacji na Rzecz Rozwoju jest realizowany w szkołach zgodnie z podstawą programową oraz założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020. Rokrocznie w ramach projektu odbywały się szkolenia dla koordynatorów i trenerów z każdego województwa, których organizatorem był Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawy. Następnie trenerzy edukacji globalnej przeprowadzali szkolenia dla szkolnych liderów EG, którzy kaskadowo szkolili w swoich szkołach, placówkach, zespoły nauczycielskie składające się z około 10 nauczycieli. W trakcie projektu odbywały się również szkolenia w formie e-learningu. Nauczyciele realizowali wraz z uczniami różnorodne projekty edukacyjne związane z edukacją globalną. W ten sposób tworzymy sieć szkół globalnych w każdym województwie. Nauczyciele w ramach swoich lekcji przedmiotowych realizowali tematy związane z edukacją globalną w ramach podstawy programowej, o której Państwu powiem później. W szkołach oprócz projektów edukacyjnych realizowane były również warsztaty, festiwale, gry miejskie, przedstawienia teatralne, teatrzyki kamishibai, konkursy oraz inne wydarzenia o tematyce związanej z edukacją globalną. Szkoły globalne włączają się również w działania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej. Kilka przykładowych działań przedstawię Państwu w kolejnej części mojego wystąpienia. W ramach projektu co roku odbywała się również ogólnopolska konferencja podsumowująca, podczas której prezentowane są działania szkół globalnych w ramach projektu oraz działania szkół w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W grudniu 2019 taka konferencja odbyła się pod nazwą Klimat dla ludzi, ludzie dla klimatu. Odbyła się ona w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W części wykładowej uczestnicy poznali wyniki aktualnych badań na temat zmian klimatycznych, ich wpływu na różnorodność biologiczną oraz na zdrowie człowieka. Na warsztatach zostały zaprezentowane metody i techniki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Uczestnicy mieli też okazję do dzielenia się doświadczeniem w realizacji treści globalnych zgodnie z podstawą programową nauczanych przedmiotów. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jako instytucja partnerska tworzy sieć szkół globalnych w grupie Śląskie 2. W sieci Śląskie 2 są placówki z Sosnowca, z Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Katowic, Siemianowiec Śląskich i Piekar Śląskich. Poszczególne placówki widzą Państwo na slajdach. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz szkoły globalne chętnie współpracują przy realizacji działań związanych z edukacją globalną z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami kultury, z placówkami doskonalenia czy miejskimi bibliotekami publicznymi albo pedagogicznymi. Na przykład z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła, z Polską Akcją Humanitarną, z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, z Miejską Biblioteką Publiczną w imieniu Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, czy Śląską Biblioteką. Dokładny opis projektu, listę koordynatorów i trenerów oraz materiały znajdują się na stronie www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl. Edukacja globalna w podstawie programowej. Zaczniemy, Szanowni Państwo, od przedstawienia Państwu definicji edukacji globalnej. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącej całej ludzkości. Przez współzależność rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Co możemy zaliczyć do aktualnych wyzwań globalnych?
Na pewno zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawę jakości życia w krajach globalnego południa, ochroną praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych między krajami globalnej północy i globalnego południa. Co jest szczególnie istotne w edukacji globalnej? Tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisanych zjawisk, przedstawienie perspektywy globalnego południa, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę. To jedna z definicji edukacji globalnej. Odpowiedzmy na pytanie, czy edukacja globalna jest w podstawie programowej. W preambule do podstawy programowej dla szkół podstawowych określone są umiejętności i wartości dla uczniów na pierwszym i na drugim etapie edukacyjnym. Czytając ją, można zauważyć punkty wspólne z definicją edukacji globalnej, którą Państwu przedstawiłam. Na przykład rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Kolejne, prowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Kolejny punkt. Formułowanie uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych. Kształtowanie otwartej postawy wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Wymienione punkty są zapisane w preambule do podstawy programowej. Punkty dotyczące edukacji globalnej można znaleźć również w treściach nauczania, tzw. wymaganiach szczegółowych, poszczególnych przedmiotów. Odsyłam Państwa do publikacji Instytutu Globalnej Odpowiedzialności pod tytułem Zrozumieć świat to podstawa. Wątki edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Wspomniałam Państwu wcześniej o Tygodniu Edukacji Globalnej. W ubiegłym roku odbył się on w listopadzie. Była to 21. edycja Europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu. Co to jest TEG? To coroczna międzynarodowa inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi społeczeństw europejskich na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim do dzieci i do młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu. Przykładowe działania niektórych szkół globalnych zaraz Państwo usłyszą. Wszystkie wydarzenia i działania w ramach projektu znajdą Państwo na stronach internetowych wspomnianych wcześniej szkół globalnych. TEG 2019 w Szkole Podstawowej nr 3 w Sosnowcu był okazją do dyskusji o prawach dziecka oraz zmianach zachodzących na naszej planecie. Rozmawiano o prawie do wody, prawie do edukacji, prawie do życia w zdrowym środowisku naturalnym. Uczniowie mieli okazję przemyśleć, co można zrobić, aby zadbać o klimat na Ziemi. Omawiano różne problemy, z jakimi zmierza się nasza planeta i dyskutowano o możliwościach rozwiązania. W szkole zorganizowano również wystawę plakatową oraz możliwość gry planszowej o tematyce globalnej oraz rozwiązywano quizy wiedzy. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 27 w Sosnowcu rozpoczęto TEG od promowania idei sprawiedliwego handlu. W Tygodniu Edukacji Globalnej odbyły się również w tej szkole warsztaty ekologiczne. Uczniowie oglądali filmy poświęcone tematyce ekologicznej, a następnie wykonywali plakaty pokazujące wpływ zanieczyszczeń na środowisko. Odbyła się także gra szkolna dla klas szóstych Woda cenniejsza niż złoto, dotycząca wody i jej oszczędzania. Zabawa wzbudziła wiele emocji. W szkole odbyła się również akcja szycia z materiałów i firanek wielorazowych woreczków na warzywa i owoce. Akcja cieszyła się również dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
W szkole podstawowej nr 37 w Sosnowcu najważniejszym wydarzeniem w TEK był Marsz dla Klimatu. Odbył się on 20 listopada ubiegłego roku. Uczniowie w maskach antysmogowych wraz z opiekunami przeszli zagórskimi ulicami, aby wręczyć napotkanym przechodniom własnoręcznie wykonane ulotki uświadamiające o przyczynach i konsekwencjach zmieniającego się klimatu. W tej szkole podczas lekcji techniki i plastyki uczniowie wykonywali torby ekologiczne. Natomiast w zespole szkół Kogito w Siemianowicach Śląskich uczniowie klas pierwszych o profilu cukiernika piekli ciasta z produktów z certyfikatem sprawiedliwego handlu. W zespole szkół handlowych w Katowicach w czasie TEK zorganizowano wymienianie nietrafionych prezentów oraz błędnie zakupionych drobiazgów. A co się działo w MDK 2 w Piekarach Śląskich? W Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich zorganizowano konkurs Zabawka ze Skrawka. Cóż to jest Zabawka ze Skrawka? To zabawka, która daje drugie życie starym ubraniom lub innym rzeczom z materiału. Zabawki mają metki, na których wpisana jest informacja o ich pochodzeniu. Na przykład w poprzednim życiu byłem koszulą flanelową taty albo w poprzednim życiu byłam sukienką balową. Ważnym wydarzeniem w TEK była gra miejska Fairtrain, o której powiem też również później. Młodzież z MDK 2 przygotowała stację gry i manufakturę przypinek z hasłami dotyczącymi celów zrównoważonego rozwoju. Przypinki te były rozdawane wszystkim uczestnikom imprezy. Było ich około 300. Grupa liderów przygotowała również dokumentację gry, mapy, karty startowe, karty do rejestracji uczestników, quizy wiedzy oraz opisy stacji i ich zadań. Zbierano także informacje o planowanych działaniach w placówkach biorących udział w grze. W Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu zorganizowano spotkanie w Zagłębiowskiej Mediatece, którego gościem był dr Mikołaj Marcela. Pisarz przedstawiał swoją najnowszą książkę pod tytułem Bestseller i rodzina kokosów. Dodatkowo szkoła zorganizowała happening klimatyczny, którego celem było zwrócenie uwagi dorosłym na niewłaściwe korzystanie z współczesnych technologii i jej wpływu na nieodwracalne zmiany klimatu. Wspomniana gra miejska. Ważnym wydarzeniem w TEK było zorganizowanie 9. gry miejskiej Fairtrain. Gra została zorganizowana przez kilkanaście instytucji, których nazwy widzą Państwo na slajdzie. 14 stacji gry, 14 różnych zadań dotyczących różnych celów zrównoważonego rozwoju, w których brało udział 36 drużyn. Zachęcam do obejrzenia zdjęć oraz filmu podsumowującego całe wydarzenie. Film znajduje się na fanpage'u Fairtrain. Link widzą Państwo na slajdzie. W imieniu organizatorów zapraszam do udziału w 10. jubileuszowej grze miejskiej, która odbędzie się w listopadzie 2020. W samym sercu Katowic, na frontowej ścianie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach imienia Wojciecha Korfantego widnieje mural stworzony przez uczestników gry i panią Martę Karpisz. Artystkę, która podjęła się przetworzenia projektu uczestników i przeniesienia całości projektu w formie puzli na ścianę szkoły. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji. Link widzą Państwo na slajdzie. Serdecznie dziękuję Państwu. Dorota Szewczyk, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.